Grzyb i Binięda wygrali Marma 32 rajd rzeszowski w klasyfikacji RSMP. Dobra postawa ich rywali sprawiła jednak, że nie mogą się jeszcze cieszyć z tytułów Mistrzów Polski. Pewnie, że mieliśmy z tyłu głowy walkę o zwycięstwo w całej imprezie. Niestety Erik okazał się tym razem lepszy. No my musieliśmy w pewnym momencie troszeczkę zbastować, jak widzieliśmy, że to tempo jest już na tyle ryzykowne i on odjeżdża, to trzeba było się skupić na taktycznym podejściu i pilnowaniu kolegów. 16 sekund do zwycięzców stracili drudzy na mecie Wróblewski i Wróbel. Mogliśmy gdzieś tam jeszcze Grześka pougryzać, co pokazała druga pętla. Także no, jesteśmy bardzo zadowoleni, no jakby nie ma co gadać. Drugie miejsce w Rzeszowie to jest bardzo dobry wynik. Wygrany Power Stage, także bardzo się cieszę. Na najniższym stopniu podium stanęli Byśkiniewicz i Siatkowski, którzy stoczyli zaciętą walkę z Płachytką i Fiołkiem. No fantastycznie, no. Drugie z rzędu moje podium w Mistrzostwach Polski. Umacniamy się na pozycji wicelidera Mistrzostw Polski. No super, no, po prostu petarda. No. Petarda, przepiękny rajd, trudny rajd i walka niesamowita. W klasie Rally 3 byliśmy świadkami prawdziwego roller coastera. W piątek Parys i Syty wypadli z trasy i na koniec pierwszego etapu tracili do Matulki i Dymurskiego ponad 3 minuty. Liderzy w sobotę kontrolowali sytuację, ale po błędzie zatrzymali się na ostatnim łesie i to Parys z Sytym na mecie cieszyli się ze zwycięstwa. Walczyłem do końca, trzeba zawsze walczyć do końca. Cisnąłem każdy jeden OS. Starałem się nadrabiać tyle, ile mogłem. Szkoda mi Kuby, że nie ukończył tego rajdu, popełnił błąd, no tak samo jak ja wczoraj. Rywalizację samochodów napędzanych na jedną oś wygrali Sobczak i Pawłowski. Pierwszy rajd asfaltowy, który skończyliśmy, te dwa poprzednie tempo mieliśmy też bardzo dobre, ale jakieś tam głupie przygody nas się przytrafiły. Najpierw to półoś, która nie miała prawa się urwać, a się urwała. No później w wyniku tego kapcia, który powstał znikąd, uszkodziliśmy przewód hamulcowy. No i efekty były już opłakane, bo tam jakieś drzewo, jakieś kamienie i tak dalej. Koniec rajdu. W klasyfikacji generalnej Marma 32 rajdu rzeszowskiego, który zaliczany był również do kilku międzynarodowych cykli, zwyciężyli Zajc i Bacigal, którzy jednak nie zgłosili się do RSMP. Następną rundą Mistrzostw Polski będzie zaplanowany na drugi weekend września rajd Śląska i będzie to kolejna okazja dla Grzyba i Biniędy na przypieczętowanie tytułów mistrzowskich. Zapraszamy na podium.